Radio M 107 i 6 FM. Rozmowa poranka. Punktualnie 8.10. Prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński jest naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana redaktora, witam państwa. Panie prezydencie, dziś pierwsze posiedzenie Sejmu, Senatu nowej kadencji i pan mógł tam być na Wiejskiej. Takie propozycje były. Nie żałuje pan, że pana tam nie będzie? Każdy Polak mógł być, gdyby wystartował w wyborach. Nie, nie ma co. Nie każdy dostał propozycję. Jestem prezydentem miasta Sosnowca, pięknego miasta, wiele rzeczy do zrobienia, także nie, nie. No ale właśnie niektórzy samorządowcy, którzy są w Senacie teraz z poparciem Platformy, Koalicji Obywatelskiej, mówią, że to już nie jest czas na działanie lokalnie, trzeba teraz ogólnopolsko. Dlatego mamy swoich przedstawicieli i mam nadzieję, że będą nas bardzo dobrze reprezentować sytuacja samorządowców w Sejmie, w Senacie, w parlamencie ulegnie zmianie, bo tak jak mówię, no dzisiaj mamy wprost swoich przedstawicieli, do których możemy zwracać się o wsparcie. No, pan Zygmunt Frankiewicz, szef Związku Miast Polskich, jest tego, myślę, najlepszym przykładem. A gdyby była taka sytuacja, że pan będzie musiał się bardziej zaangażować w życie partyjne jako szef śląskiej PO, to rozważyłby pan? No, na razie takich propozycji nie ma, a czas pokaże, jakie funkcje przed nami się gdzieś tam otwierają. Także na razie wybory są blisko. W ogólnokrajowej Platformie Obywatelskiej w styczniu powinniśmy mieć nowego szefa, a najważniejsze dzisiaj tak naprawdę to to, żeby marszałek Senatu był z Koalicji Obywatelskiej, a później, żeby szybko wybrać bardzo dobrego kandydata na prezydenta Rzeczypospolitej. Ale można przeczytać, że na pana liczą tutaj, że to pan właśnie jest tą osobą, która może sytuację uzdrowić, tutaj poprawić nieco po tych wszystkich porażkach, które były. Znaczy to miłe, że w taki sposób jestem odbierany i mogę tylko wszystkim swoim koleżankom, kolegom, czy każdej osobie, która tak mówi, podziękować. A nie uważa pan, że tych porażek ostatnio było tyle, że jednak zmiany są potrzebne tutaj w regionie? No, mamy swój kalendarz wyborczy, tak jak powiedziałem, grudzień, styczeń, te wybory szefa Platformy Obywatelskiej ogólnokrajowej. Jeżeli kalendarz się nie zmieni, to w ciągu chyba kilkunastu miesięcy tak naprawdę, bo mniej więcej rok do wyborów szefów regionalnych, ale zobaczymy, co przyniesie czas, jak w styczniu zostaną wybrane nowe władze Platformy Obywatelskiej, czy ten kalendarz gdzieś tam nie zostanie zmieniony, choć myślę, że tak jak powiedziałem, dzisiaj najważniejsza rzecz, oprócz wyborów wewnętrznych w Platformie, tej ogólnokrajowej, to wybór prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, na tym musimy się skoncentrować. A na tym poziomie krajowym, jeśli chodzi właśnie o Platformę, pan liczy na zmiany? Panie redaktorze, tak jak powiedziałem, myślę, że o takich rzeczach powinniśmy rozmawiać wewnątrz Platformy Obywatelskiej. Ma lada chwila zostać ogłoszony kalendarz wyborczy. W grudniu rozpoczynają się wybory szefa Platformy Obywatelskiej pod koniec stycznia. Zgodnie z tym kalendarzem i zakończeniem kadencji obecnego szefa Platformy Obywatelskiej zostanie ogłoszony nowy czy nowy stary szef Platformy Obywatelskiej. Jak wiemy, my wybieramy swojego szefa w ogólnopolskich wyborach. Każdy członek Platformy może to uczynić, także myślę, że zaskoczenia mogą być i na to czekamy. Panie prezydencie, czy Sosnowiec będzie jak Kraków? Mówię o tym zakazie palenia węglem, o którym państwo rozmawiacie coraz głośniej. I tak, no, dyskusję na pewno pan sprokuruje tym, jeśli to rzeczywiście wejdzie w życie. Znaczy ja myślę, że nie ma odwrotu od tego, żeby w całej Polsce w określonym okresie czasu i to, co powiedziałem, ja zawsze to powtarzam, gdy mamy taki plan drogowy i wszyscy wiedzą, w jakim czasie muszą dostosować się do tego planu, żeby to spalanie węglem w indywidualnych gospodarstwach domowych wprowadzić, bo innego sposobu na walkę o czyste powietrze, o walkę ze smogiem, no nie ma. No ale co z tymi, którzy na przykład ostatnio wymienili piece, dostali dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, no to oni pomyślą, że tutaj jest dla nich problem. Nie, nie, w uchwale będą zapisy, które będą jasno sprecyzowane i mówiły w poszczególnych kolejnych latach, jakie osoby będą musiały zmienić źródło zasilania w energię cieplną i będą tam również właśnie wymienione różnego rodzaju piece i te, które dzisiaj są gdzieś montowane i one są tylko piątej klasy. Piece będą mogły być. Tak jak mówię, przyjdzie czas graniczny, w którym te piece również będą musiały być zlikwidowane i będziemy już musieli tylko i wyłącznie korzystać z innych form grzania swoich nieruchomości. A nie boi się pan, że nawet gdybyście wprowadzili takie zapisy, no to biorąc pod uwagę, że inne miasta ościenne ich nie wprowadzą, to i tak problemu smogu w Sosnowcu nie rozwiąże w takim stopniu, jakby mogło. Panie redaktorze, ktoś musi być pierwszy, ktoś musi być drugi, a myślę, że wszyscy
Polsce będziemy szli w tym samym kierunku i myślę, że to jest tylko kwestia czasu, żeby takie ogólnokrajowe, czy na pewno ogólnowojewódzkie przepisy się pojawiły, które będą w tym kierunku zmierzały. No, lada chwila rozpocznie się sezon smogowy. Już niestety, się rozpoczął, ale na razie tak słychać tylko o Raciborzu, biorąc pod uwagę te wszystkie miasta, które to są, a Racibórz to nie jest w metropolii, od Sosnowca też daleko. Dlatego w tym miesiącu przystępujemy do prac nad uchwałą antysmogową. Mam nadzieję, że w listopadzie radni uchwalą uchwałę, którą będziemy chcieli zobowiązać i prosić tak naprawdę o wsparcie Urząd Marszałkowski, bo tylko tak to można zgodnie z prawem przeprowadzić i jak najszybciej taka uchwała antysmogowa zostanie poszerzona o zakaz palenia węglem w Sosnowcu. Tak jak powiedziałem, no, tu nie musimy się obawiać, bo to będzie kilka lat na to, żeby dostosować się do nowego prawa. Rozmawiał pan już o tym na przykład z marszałkiem. Jest taka wola, żeby coś takiego zrobić? Panie redaktorze, no nie rozmawiałem z panem marszałkiem, bo w pierwszej kolejności muszę rozmawiać z radnymi miasta Sosnowca, bo trudno, żebym rozmawiał z marszałkiem, gdyby okazało się, że jednak nie będzie na to zgody. Z tego, co wiem, bo rozmawiałem z tymi radnymi, jesteśmy bliscy tego, żeby ta zgoda była i jak tylko ta uchwała zostanie podjęta przez radnych miasta Sosnowca, natychmiast będę rozmawiał z panem marszałkiem Chełstowskim, czy tym, który tym się będzie bezpośrednio zajmował, po to, aby prosić o jak najszybsze wprowadzenie tych zasad, które chcemy w naszym mieście mieć, bo możemy się obruszać, że trzeba coś robić, że trzeba wydawać jakieś środki, ale no, życie jest bezcenne, a najprościej wiemy, ile byłoby... ludzi rocznie ginie, umiera przez to, że żyje w takich warunkach atmosferycznych, jakich żyje. No, najprościej byłoby wprowadzić na początku już z tą uchwałą antysmogową, która jest zakaz palenia węglem. To gdyby to zrobiono na początku, to dziś byśmy pewnie o tym nie rozmawiali. Tak, te daty, ja w ogóle rzeczywiście w tej uchwale smogowej naszego województwa tego zakazu nie ma. Ja myślę, że my do tego dorastamy. No i żyjemy w województwie, które wyrosło z górnictwa, wyrosło z węgla i gdzieś tam może psychicznie nam jest troszeczkę trudniej podejmować takie wyzwania, ale znowu my w Sosnowcu w Zagłębiu od dobrych paru lat no z górnictwem mamy już niewiele wspólnego niestety bezpośrednio, czy stety. I myślę, że może dlatego u nas taką uchwałę podjąć będzie troszeczkę łatwiej, ale tak jak powiedziałem, ja myślę, że to jest kwestia czasu i w każdym z miast województwa śląskiego takie uchwały się pojawią, bo życie jest bezcenne. My nie mamy na co czekać. My chcemy ze swojego życia doczekać się sytuacji, w której nie będziecie państwo w radiu ogłaszać różnych alarmów smogowych. Ostatnia rzecz, panie prezydencie, biorąc pod uwagę, że są nowi parlamentarzyści na Wiejskiej, także z Sosnowca, czy któryś z nich przeforsuje to, żeby ten feralny węzeł na S1 Klimontów w końcu stał się faktem? I ja myślę, że to jest główne zadanie dla każdego parlamentarzysty z Sosnowca, niezależnie z jakiej opcji politycznej pochodzi, bo jest to wstyd po prostu dla dzisiejszych władz naszego kraju, że wycofała się w pewnym momencie z jednej z najważniejszych inwestycji w naszym regionie. Cały czas mówimy o wsparciu dla przedsiębiorców, a w tym miejscu powstała jedna z większych baz logistycznych, centrów logistycznych i nie tylko logistycznych. Tam pracuje kilkanaście tysięcy ludzi i dzisiaj w każdej godzinie, czy porannej, gdy się tam dojeżdża, czy popołudniowej, dostanie się tam jest ogromnym problemem. Dochodzi niestety do groźnych wypadków i gdzieś to na sumieniu wszystkich zarządzających naszym krajem dzisiaj to miejsce powinno być. Ja już nie wspomnę o tym, że po prostu mieszkańcy Sosnowca zostali oszukani, bo życie na ulicy Traugutta, życie na Dańdówce i w wielu innych miejscach, gdzie bezpośrednio ten ruch tranzytowy się odbywa do miejsc pracy, no jest szalenie trudne. A tak jak powiedziałem, to nie jest tak, że myśmy sobie coś wymyślili. Dwa lata temu, czy trzy już nawet ogłoszono to, że ta część trasy S1 będzie modernizowana. My się dogadaliśmy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych Autostrad. Wykonaliśmy swoją część zadania, czyli projekt węzła. Chcemy ten węzeł budować, a nagle polski rząd wycofuje się z tej inwestycje i może, tak jak mówiłem, apel do wszystkich parlamentarzystów niezależnie od opcji politycznej. Może też dlatego, że to nie jest jedyny węzeł, który koniecznie musi powstać, panie prezydencie, w ogóle na przestrzeni całego kraju. Panie redaktorze, no jeżeli przejdziemy się na S1, to jest w ogóle trasa, która powinna być diametralnie szybko przebudowana, bo to pewnie coraz bardziej jedna z niebezpieczniejszych dróg na terenie naszego kraju. A tak jak powiedziałem, to nie jest tak, że ten węzeł myśmy sobie wymyślili, tą drogę żeśmy sobie wymyślili. My jako samorządowcy chcieliśmy ten węzeł, ale to Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zgodnie z tym, co zleciło ministerstwo, wpisała sobie do planu przebudowy, remontów czy rozbudowy
ten odcinek drogi S1 i nagle wycofanie się w takim momencie, gdy obiecało się mieszkańcom Sosnowca, województwa śląskiego, w ogóle mieszkańcom tego kraju, bo przecież S1 to główna droga tranzytowa z Warszawy w góry i przecież dobrze wiemy, że ona jest bardzo oblegana. No jest po prostu działaniem nie fair wobec naszego województwa, wobec naszych mieszkańców i myślę, że gdzieś to otrzeźwienie przyjdzie i wierzę. Ale w to, do stycznia ten aneks słynny ma być. To pan słyszał o tym, że on będzie na przykład do stycznia jakieś kolejne zapewnienie? Panie redaktorze, ja jestem, no, często rozmawiam na ten temat, zarówno z Generacją Dróg Krajowych i Autostrad i cały czas słyszę, że czekamy tylko i wyłącznie na podpisanie aneksu, mówi pan, z inwestycjami drogowymi i cały czas słyszę, że następnym miesiącu może coś się zmieni. Wierzę w to, że w styczniu się zmieni, jeżeli nie, to myślę, że mieszkańcy tego po prostu nie wytrzymają i trzeba będzie podjąć jakieś inne działania, choć tak czyli naprawdę... na drogę wejść, rozumiem. Panie redaktorze, ja jestem daleki od takich rzeczy, bo my jesteśmy samorządowcami, my powinniśmy szanować prawo i wszystko robić zgodnie z zasadami tego prawa, ale no są momenty, w których po prostu jesteśmy bezradni i dlatego też cieszę się, że samorządowcy są w parlamencie. Może w końcu tym, którzy zapomnieli, co to jest samorząd i tym, którzy nie zdają sobie sprawy, że bez samorządów Polska nie byłaby w stanie tak się rozwijać jak w ostatnich kilkunastu latach. No, o tym przypomnę. Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca. Dziękuję bardzo. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich państwa. Rozmowa poranka. Radio M 107,6 FM.